Dwie gwiazdy wirują wokół siebie coraz szybciej i bliżej. W końcu wpadają jedna na drugą z impetem, który w potężnym rozbłysku łączy je w jeden obiekt. Takie zderzenia gwiazd to zjawisko odkryte w ostatnich latach przez polskiego astronoma. Łączy się z nimi także jedna z najbardziej fascynujących historii w całych dziejach polskiej astronomii. Tajemnice zderzeń gwiazd pokażemy w tym programie. Zapraszamy na Astronarium. Zderzenia różnych obiektów we Wszechświecie nie są niczym niezwykłym. Astronomowie obserwują, jak całe galaktyki zderzają się ze sobą. Jednak nawet w czasie takiego kosmicznego kataklizmu nie dochodzi do kolizji gwiazd. Jest między nimi tyle przestrzeni, że po prostu mijają się nawzajem. Zderzenia gwiazd to innego rodzaju zjawisko. O tym, w jakiej sytuacji dwie położone blisko gwiazdy mogą wpaść na siebie i zlać się w jedno, dowiedzieliśmy się dopiero niedawno. Tak się składa, że to właśnie przy pomocy tego teleskopu i tego spektrografu dokonano obserwacji zdumiewającego obiektu, który zaintrygował Romualda Tylendę, astronoma z Torunia, odkrywcę tych zjawisk. Dziś się z nim spotkamy, ale ta historia zabiera nas także o wiele dalej w przeszłość. Okazuje się bowiem, że inny polski astronom mógł obserwować takie gwiezdne zderzenie już blisko 350 lat temu, choć wtedy jeszcze o tym nie wiedział. A był to nie kto inny, jak Jan Heweliusz. Przekonajmy się zatem, co wspólnego może mieć gwiazda, którą wtedy opisał, z wynikami najnowszych badań. Gdańsk. Miasto Jana Heweliusza, jednego z największych astronomów nie tylko swoich czasów, ale i całej historii nauki. To właśnie stąd Heweliusz prowadził obserwacje nieba w roku 1670. Dostrzegł wtedy coś, co wydawało się być nową gwiazdą. Jasny rozbłysk w miejscu, w którym wcześniej nic się nie dało zauważyć. Dziś wiemy, że Heweliusz patrzył na zjawisko o wiele bardziej tajemnicze, niż mogłoby się początkowo wydawać. Historię obserwacji nowej Heweliusza pomoże nam odkryć Michał Juszczakiewicz, aktor, reżyser i prezenter telewizyjny, a jednocześnie znawca biografii Jana Heweliusza i autor filmów dokumentalnych o życiu i pracy gdańskiego astronoma. Mamy dziś wyjątkowe szczęście, bo sam Jan Heweliusz do nas dołączył, ale jesteśmy też w szczególnym dla niego miejscu, prawda? Tak, rzeczywiście miejsce jest wyjątkowe, bo znajdujemy się na strychu Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku, a właśnie tutaj w kilkanaście metrów niżej znajduje się miejsce wiecznego spoczynku Jana Heweliusza i jego małżonki Elżbiety Kopman. To dlatego też właśnie w tym miejscu mamy taką replikę obserwatorium Jana Heweliusza. Ono rzeczywiście tak wyglądało? To znaczy, ono było znacznie większe. Było równie ładne, bo akurat to jest piękne, natomiast było równie piękne. Pierwsze obserwatorium to były pawilony na tyłach domu oraz prawdopodobnie tej wielkości, może ciut większa, taka platforma nad domami. I to był rok mniej więcej 1640, ale później około 1650 ten bardzo zamożny browarnik gdański, wspierany również przez dotacje królewskie, zbudował na ówczesne czasy największe obserwatorium astronomiczne na świecie. Czy to właśnie z tego obserwatorium Heweliusz zauważył tę słynną gwiazdę nową?
Tak, to właśnie z tego obserwatorium, oczywiście obserwacje nie za pomocą teleskopu, tylko gołym okiem. Jako pierwszy dostrzegł ją Francuz 20 czerwca 1670 roku, a Heweliusz zobaczył ją w Gdańsku mniej więcej miesiąc później, był 25 lipca 1670 roku. Gwiazda miała mniej więcej 3,7 wielkości gwiazdowej, więc była przez niego wyraźnie widoczna. Natychmiast poinformował o tym odkryciu Royal Society w Londynie, napisał wzmiankę, zostało to opublikowane w Philosophical Transactions. On mógł jednocześnie bardzo szybko zauważyć, że dzieje się coś niecodziennego w gwiazdozbiorze Łabędzia, ponieważ między rokiem 1659 a 1661 akurat na potrzeby swojego atlasu nieba mapował, wyznaczał pozycję jasności gwiazd w gwiazdozbiorze Łabędzia, a potem jeszcze pracował około roku 1666 nad właśnie gwiazdą w Łabędziu. W związku z czym znał dokładnie to miejsce, miał je opisane, sprawdził i zobaczył, że teraz, w roku 1670, widzi gwiazdę, której nie widział wcześniej. Wiedział, że coś się dzieje. I zaczęły się obserwacje. Czyli mógł potwierdzić, że rzeczywiście pojawiło się tam coś nowego. Absolutnie nowego. A zachowało się dziwnie. Zmieniało jasność. Obserwowano w ciągu pierwszego roku powolne opadanie jasności tej gwiazdy. Zakończyło się to właśnie obserwacją Heweliusza w tym obserwatorium 14 października 1670 roku. I to była ostatnia obserwacja tego roku. Właśnie Jan Heweliusz mógł dokonać obserwacji. Gwiazda już była bardzo słaba, właśnie na granicy naszego wzroku, czyli miała szóstą wielkość gwiazdową. No i pojawił się problem, który mają wszyscy astronomowie. No nie można obserwować niestety niektórych gwiazdozbiorów zimą. W związku z czym Łabędź już nie był widoczny późną jesienią, czekano na wiosnę. Heweliusz dostrzegł ją 29 kwietnia, miała 2,9 wielkości gwiazdowej. Następnego dnia już miała 2,8 30 kwietnia, 4 maja około 2,7 i w połowie maja, to był chyba 17 maja, Heweliusz stwierdził, że gwiazda stała się najjaśniejsza na przestrzeni wszystkich dni obserwacyjnych. Miała 2,6 wielkości gwiazdowej. Zresztą to się w historii nowych gwiazd nie zdarzało, w historii całej historii astronomii. No, wydarzenie było wielkie. Co ciekawe, kiedy obserwuje się tabele pokazujące wyniki obserwacji jasności tej gwiazdy, to po 17 maja mamy już tylko obserwacje nikogo innego, tylko Heweliusza. Zagadkowe zachowanie gwiazdy nowej z roku 1670 Heweliusz skrupulatnie opisał w swoim dziele Machina Celestis. Odnotował nawet, że gwiazda miała nieco czerwony kolor. Wyniki tych obserwacji nawet dziś okazują się tak dokładne, że liczące ponad 300 lat księgi gdańskiego astronoma nadal mogą dostarczyć cennego materiału do badań. W 1679 roku Jan Heweliusz wydaje drugi tom Machina Celestis. Machina Celestis, Machina Niebieska. Ten drugi tom jest sprawozdaniem wszystkich obserwacji, jakie Heweliusz dokonał od początku, kiedy zaczął się interesować niebem, wszystkich obserwacji tych takich pomniejszych. Ten tom został wydany w drukarni samego astronoma. Heweliusz, podobnie jak i inni astronomowie, jak chociażby Tycho Brahe, duński astronom, który dla Heweliusza był dość takim uznanym autorytetem, zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o książki naukowe, książki techniczne, najlepiej jest podczas drukowania mieć jak największą kontrolę nad tym, co robi drukarz. Nie tylko Heweliusz drukował swoje dzieła, ale również dbał o materiał graficzny. Ilustracje, które są odwzorowaniem obserwacji Heweliusza, one powstają na podstawie rysunku samego Heweliusza i sama płyta miedziorytowa również przez astronoma jest wykonywana. Także obcując z książką Heweliusza, jesteśmy w stanie dokładnie zobaczyć, co Heweliusz widział na niebie. To trzeba podkreślić, że w historii astronomii w ogóle jest to wyjątkowa historia. Jedyna taka obserwacja był 22 sierpnia 1677 roku i znowu jesteśmy na tym tarasie. Tym razem Heweliusz nie używa już gołego oka i przezierników, tylko użył swojego teleskopu. Widzimy na tym tarasie rekonstrukcję taką schematyczną jego teleskopu 12-stopowego i przez ten teleskop dostrzegł ponownie po 5 latach w tym miejscu, które oznaczono pozycyjnie, dostrzegł gwiazdę,
tę właśnie naszą nową, ale ona już według tego jego oceny miała wielkość gwiazdową mniejszą od dziewiątej wielkości gwiazdowej. Już z wieku XVII jasności, zmiennej jasności gwiazdy, dopiero podobna obserwacja pojawiła się w roku 1848, czyli znacznie później. Heweliusz chyba zresztą zdawał sobie sprawę z tego, jak wyjątkowa zdarzyła mu się okazja, bo możemy zresztą odnaleźć ślad po tym wśród gwiazdozbiorów, które nazwał. Tak, możemy. To jest taka trochę nasza nadinterpretacja, ale pozwólmy sobie na nią, ponieważ gwiazda znajdowała się poniżej głowy łabędzia w gwiazdozbiorze łabędzia i tak została po łacinie nazwana. Później, kiedy Heweliusz ukończył swój atlas nieba i zamówił ryciny gwiazdozbiorów, on tam wykroił koło tej głowy łabędzia gwiazdozbiór i chyba tak delikatnie, symbolicznie zapisał swoje osiągnięcie, ale był zawsze człowiekiem skromnym, w związku z czym nie wstawił swojego ani imienia, ani nazwiska, ale narysował lisa, gwiazdozbiór nazywał się Lisek z gęsią. Lis trzyma w pysku gęś. Według mnie ten lisek to Jan Heweliusz, a ta gęś to ta nowa gwiazda z tego gwiazdozbioru. Jan Heweliusz na pewno zdawał sobie sprawę, że dane mu było zobaczyć coś niezwykłego. Nie mógł jednak wiedzieć, jak bardzo. Okazuje się bowiem, że to, co gdański astronom obserwował na niebie, mogło, tak naprawdę, być efektem zjawiska znacznie rzadszego niż pojawienie się zwykłej gwiazdy nowej. Mógł to być bowiem rezultat zderzenia gwiazd. Astronomowie w XX wieku zdołali wyjaśnić mechanizm, jaki prowadzi do pojawiania się większości gwiazd nowych. To efekt gwałtownych reakcji termojądrowych na powierzchni niezwykle gęstych, zwartych gwiazd, tak zwanych białych karłów. Prowadzą one do potężnych wybuchów, które z Ziemi mogą wyglądać jak pojawienie się nowych, wydawałoby się, gwiazd. Część rozbłysków od początku nie pasowała jednak do takiego schematu. Zyskały one miano czerwonych nowych. Zjawiska te zaintrygowały profesora Romualda Tylendę z Torunia, który podjął się wyjaśnienia ich tajemnicy. Stosunkowo niedawno astronomowie zdali sobie sprawę, że istnieją takie obiekty, które przypominają na pierwszy rzut oka gwiazdy nowe, ale które najprawdopodobniej nie są gwiazdami nowymi, bo mają inne pewne charakterystyki obserwacyjne. Co było w takim razie nie tak z tymi tak zwanymi czerwonymi nowymi? Co je różniło od innych znanych nam gwiazd nowych? To, co jest w nazwie, że są czerwone. Mianowicie klasyczne nowe, one miały tą cechę, że w czasie rozbłysku, w miarę postępu ewolucji takiego obiektu, one robiły się coraz gorętsze, niebieskie robiły się po prostu, niebieskie robiły się i stawały się bardzo, bardzo gorące, no bo to był ten biały karzeł rozgrzany do wysokich temperatur przez reakcje termojądrowe. Natomiast w obiektach, które nazywamy czerwone nowe, jest sytuacja dokładnie odwrotna. W miarę postępu ewolucji takiego obiektu on staje się coraz czerwieńszy, coraz chłodniejszy i osiąga bardzo niskie temperatury. Te obiekty pod koniec takiego rozbłysku i w trakcie spadku blasku stają się w zasadzie najchłodniejszymi gwiazdami, jakie się w ogóle w astrofizyce obserwuje. Jak udało się panu rozwikłać zagadkę tego, co odpowiada za właśnie takie zjawiska? W ogóle moje zainteresowania rozpoczęły się tymi obiektami czerwonymi nowymi, a tak naprawdę większości astrofizyków rozpoczęły się w 2002 roku, kiedy wybuchła gwiazda, którą teraz nazywamy V838 Monocerotis. Nie był to specjalnie jasny wybuch, bo nie była nawet widoczna gołym okiem, ale dla astrofizyków to był obiekt wyjątkowy. Dosyć szybko ja zdałem sobie sprawę, analizując wszystkie dane obserwacyjne dotyczące tego obiektu, że to nie może być wytłumaczone właśnie takim klasycznym mechanizmem gwiazdy nowej, a nie jakimkolwiek mechanizmem związanym z reakcjami termojądrowymi. Co w takim razie okazało się wytłumaczeniem tego zjawiska? No więc to była idea, że to są właśnie zderzenia gwiazd, koalescencje gwiazd, zlewania się, zderzenie się, zlewanie gwiazd w jedną gwiazdę.
Ale to była idea, która była wysunięta na podstawie takich, powiedzmy, rozważań, czy czysto powiedzmy, intelektualnych, teoretycznych, czy tak dalej. Ta idea nawet nie zyskała jakiejś specjalnej popularności. Profesor Tylenda szybko wyjaśnił, skąd wzięła się spektakularna otoczka wokół tej gwiazdy. Okazała się tylko świetlnym echem samego wybuchu, odbitym od znajdujących się w tej części galaktyki obłoków pyłu. Jednak samej teorii o zderzeniach gwiazd nie dawano wiary. Wydawało się, że nie uda się jej zweryfikować. Trzeba było bowiem sprawdzić, co dzieje się tuż przed wybuchem takiej gwiazdy, a nie sposób go przewidzieć. Właśnie wtedy stało się jednak coś niezwykłego. W 2008 roku pojawił się nowy obiekt tego typu. On był jeszcze mniej spektakularny. On nosi nazwę aktualnie V1309 Skorpii, czyli gwiazda zmienna w zbiorze Skorpiona. Od razu to mi się, powiedzmy, stało się dla mnie istotne. Pozycja tego obiektu na niebie. Czerwona nowa z 2008 roku pojawiła się w gwiazdozbiorze Skorpiona, a więc blisko centrum galaktyki. A to właśnie w tamtą stronę wycelowany jest teleskop polskiego projektu OGLE, największego na świecie fotometrycznego przeglądu nieba. OGLE co noc obserwuje miliony gwiazd. Profesor Tylenda zdał sobie sprawę, że polski teleskop musi widzieć także ostatnią czerwoną nową i to na długo przed jej wybuchem. Jeśli moje przypuszczenia byłyby słuszne, to by można w jakimś sensie cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak ten obiekt wyglądał. Jasność przede wszystkim tego obiektu wyglądała w przeszłości, przed wybuchem. No i po skontaktowaniu się z zespołem OGLE bardzo szybko otrzymałem dane, które mnie zaskoczyły. Co jest najważniejsze, to oczywiście to co widać tutaj. W ciągu 6 lat przed rozbłyskiem gwiazdy widać było, że obiekt zmieniał się. Czyli gwiazda jaśniała i ciemniała. I ciemniała, tak właśnie. O 20, w sumie powiedzmy od maksimum do minimum to było około 40% jego średniego blasku, powiedzmy. I analiza tej zmienności doprowadziła do dosyć jednoznacznego wniosku, że za tą zmienność odpowiada ten fakt, że to jest gwiazda podwójna. I to jeszcze gwiazda, takie dwie gwiazdy, które stykają się ze sobą, tak zwany układ kontaktowy. Czyli dwie gwiazdy, które rotują ze sobą, ale praktycznie się w pewnej części się stykają się. I oczywiście rotują, zasłaniają się nawzajem, powodując zmianę blasku. Już z tych danych było widać, że ten okres, on nie był idealnie stały, czyli nie był ten sam na początku tych obserwacji w 2002 roku i w 2007 roku. On ulegał stopniowemu skracaniu się i to skracanie nawet narastało z czasem, to znaczy tempo skracania narastało się z czasem. Jeśli okres układu podobnego się skraca, to oznacza, że gwiazdy się zbliżają do siebie, one wtedy wirują coraz szybciej. To w końcu doszło do zlania się tych obiektów. A skąd w tym wszystkim wybuch, skąd to nagłe pojaśnienie? No to jest dysypacja energii grawitacyjnej, w ogóle energii układu grawitacyjna i kinetyczna, po prostu gwiazdy te przed mergerem, przed takim zlaniem się rotują z prędkościami rzędu 500, 600, 600 km na sekundę. Wiemy, że zderzenia ciał niebieskich, nawet niewielkich, dla przykładu spadek pewno jakiegoś jądra komety o rozmiarach kilku kilometrów 60 milionów lat temu doprowadził do wymarcia dinozaurów. To było mikroskopijne ciało, które zderzyło się z Ziemią. A tutaj, o czym mówimy, to jest zderzenie się dwóch gwiazd, czyli gigantycznych mas w porównaniu z naszą Ziemią. Także to jest zjawisko rzeczywiście, to jest kataklizm. I zjawisko, czy jakiś etap w ewolucji gwiazd podwójnych, który się pojawia tylko raz. Gwiazdy nowe eksplodują wiele razy w ciągu swojego życia. Natomiast to pojawia się tylko raz. No i ta nazwa czerwone nowe nawet tutaj ma lepsze uzasadnienie, bo jest to rzeczywiście gwiazda nowa. Powstaje nowa gwiazda, której przy tym nie było. Z dwóch gwiazd powstaje jedna. Odkrycie profesora Tylendy pokazało, że tam, gdzie dopatrywano się klasycznych gwiazd nowych, tak naprawdę mogły mieć miejsce potężne kosmiczne kolizje. Jak z tym wszystkim łączy się jednak historia nowej, obserwowanej przez Jana Heweliusza? Okazuje się, że ponad 300 lat temu gdański astronom mógł być świadkiem właśnie takiego zderzenia.
nowa Heweliusza tak naprawdę od samego początku była nową podejrzaną, mianowicie jej krzywa blasku zupełnie nie pasowała do tej idei, że to są nowa klasyczne. Ten obiekt miał 3 maksima w odstępach prawie roku. To nie pasuje w żaden sposób do zakwalifikowania tego obiektu do nowych klasycznych. Natomiast właśnie nowe czerwone często mają takie wielokrotne maksima. W szczególności właśnie ten obiekt V838 monocerotyzm i można było wyróżnić takie 3 maksima. No dobrze, a jak zbadać taki obiekt, do którego wybuchu doszło kilkaset lat temu? No trzeba badać to, co pozostało po tym wybuchu. I tu był taki problem od dawna dla astronomów związany z tym obiektem, że na pozycji, w tym miejscu, gdzie był ten rozbłysk obserwowany przez Heweliusza w zakresie optycznym, nie było nic widać po prostu. Nie było żadnego śladu obiektu gwiazdowego. W latach 80. okazało się, ubiegłego wieku, okazało się, że w otoczeniu tej pozycji jest taka słaba mgławica, trochę przypominająca mgławicę planetarną. Potem się okazało, że obiekt jednak świeci. Na pozycji obiektu widać świecenie w dalekiej podczerwieni. Zespół profesora Tylendy podjął się sprawdzenia tego, co mogą nam powiedzieć pozostałości po nowej Heweliusza. Obserwacje przeprowadził dr Tomasz Kamiński. W 2015 roku badania pozwoliły stwierdzić, że w miejscu po wybuchu nowej Heweliusza faktycznie znajduje się coś, co wygląda na resztki po kolizji gwiazd. Udało nam się zaobserwować molekuły, które zawierają bardzo rzadkie izotopy pierwiastków tlenu, węgla, azotu. I dzięki temu, że w tym zakresie, w którym obserwowaliśmy te molekuły, te znaczniki molekularne pozwalają wyznaczyć obfitości tych różnych izotopów, mogliśmy powiedzieć, jakie jest pochodzenie tej materii. Na przykład okazało się, że ta materia pochodzi z gwiazdy, która została rozerwana, zniszczona. To znaczy widzimy takie popioły materii, która brała udział w reakcjach nuklearnych. Oszacowaliśmy tych obserwacji, oszacowaliśmy ilość materii tej świecącej w tych molekułach. Także tam jest pył, także świeci, więc tej molekularno-pyłowej materii oszacowaliśmy na około 1/10 masy Słońca. Tutaj od razu warto powiedzieć, że nowe klasyczne wyrzucają w przestrzeń 1000 razy mniej materii. Po prostu tej materii tutaj masa jest znacząca. Na pewno to nie jest gwiazda klasyczna nowa, ani taki, innego rodzaju wybuchy, takie, czy pojaśnienia gwiazd na późnych etapach ewolucji. Więc jedyne, co pozostaje, to jest merge. To niezwykłe, że współczesne odkrycie może wyjaśnić coś, co Heweliusz obserwował setki lat temu, ale najważniejsze jest chyba to, że w ten sposób udało się wyodrębnić zupełnie nową klasę zjawisk astronomicznych. Zderzenia gwiazd, obserwowane jako tak zwane czerwone nowe, to zatem kolejny ważny wkład polskiej astronomii do naszej wiedzy o Wszechświecie. Jan Heweliusz na pewno byłby zachwycony. To wszystko w tym odcinku Astronarium. Na koniec zachęcam jeszcze do dyskusji na naszych stronach internetowych. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.